Pochodnia pamięci żołnierzy wyklętych. Jest największym i najuczciwszym pochodniem uczciwości z biegiem pamięci w Polsce. Dzisiejsza impreza odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem starosty zgłoskiego Wisława Sznyga, którego w imieniu tu obecnych pragnę serdecznie powitać. Serdecznie witam również pana burmistrza Brzozowa Szymona Stachińskiego, który jest współorganizatorem dzisiejszego biegu. Szanowni Państwo, jaka jest historia tego biegu? W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować bieg Tropem Wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych w lesie Stowarzyszenia Zerzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter survivalowy, a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która ten bieg organizuje do dnia dzisiejszego, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w edycji późniejszych do Warszawy, do Parku Skaryszewskiego, który pobiegł 1500 biegaczy. Od roku 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. Według szacunków organizatorów, dzisiaj na starcie stanie ponad 75 tysięcy uczestników, prawie 400 miast całego naszego kraju, w tym młodzież z terenu powiatu polskiego oraz właśnie tych dzieci ze szkół podstawowych. W roku ubiegłym pod gminy Jezuitów Staryszyny startowała około 100-osobowa grupa młodzieży i nauczycieli żydowskich szkół średnich. Ale dziś, Szanowni Państwo, na starcie stanie już liczba dwukrotnie większa, około 200 biegaczy, którzy prezentują pierwsze liceum w Brzozowie, zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół budowlanych i po raz pierwszy mamy grupę 50 dzieci ze szkoły podstawowej w Starej Wsi. Szanowni Państwo, droga młodzieży, od 2011 roku, od 1 marca, decyzją Sejmu RP ten dzień został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy w naszej historii byli nazwani żołnierzami niezłomnymi. Byli żołnierzami podziemia niepodległościowego, wywodzącymi się z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych. Byli patriotami, którzy spędzili najlepsze lata swojego życia w więzieniach, gdzie byli torturowani i poniżani. Wielu z nich, dochodząc do końca złożonej przysiędze, oddało swoje życie. Serdecznie kilku z nich przedstawi tutaj wam obecna, dawno znana pani Mariola Pilsza, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu. Dlatego wróciliśmy trochę, następnym razem dokończymy. Ja ze swojej strony zwróćcie uwagę wokół siebie, kto stoi, kto jest, żebyście się nie pogubili w lesie, bo trzeba będzie przez pnieje też biegnąć i tam wszyscy musicie dojść do celu, gdzie czeka was ciepła kiełbaska grillowa i napój i ewentualnie nagrody dla tych, kto się zajmie tym miejscem zaszczepi. Ja ze swej strony życzę wam wszystkim, żebyście wygrali, bo w końcu to jest też w ramach takiego trochę konkursu. Natomiast grupa dość liczna, więc tak jak wspomniałem, za chwilę będziecie na wodę, to z autokarami podwiozą i dalej wszystko powiedzą, jak ma to wyglądać. Witam was, droga młodzieży. Bardzo się cieszę, że już drugi bieg Tropem Wilczym udaje nam się tutaj przeprowadzić właśnie w Brzozowie. Pamiętamy o historii, ale pamiętajmy też o teraźniejszości, tak? I bierzmy pod uwagę wiele aspektów, bo czasy są niespokojne. Ja mogę tylko do was zapytać się i sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy wiecie na przykład, gdzie w Brzozowie są schrony? Czy wiecie na przykład, co byście zrobili, gdyby na przykład sieć teleinformatyczna została wyłączona? Bo to są na przykład takie bardzo ważne postawy. Powinniśmy o tym mówić w szkołach. Powinniśmy budować naszą społeczną odpowiedzialność. W czasy, w których żyjemy, są naprawdę bardzo trudne. I myślę, że takie inicjatywy historyczne są bardzo potrzebne, ale pamiętajmy też o tych postawach właśnie proobronnościowych, postawach, za których ginęli żołnierze wyklęci. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość porozmawiania na ten temat szerzej. Cóż więcej powiedzieć, miałem biec z wami dzisiaj, niestety nie wiem, nie zrobiłem formy to raz. Druga sprawa, mamy dzisiaj sesję, więc
nie udało mi się, że tak powiem, tej sesji przesunąć na inny termin. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś taka okazja, żeby wspólnie z Wami uczestniczyć właśnie w tym biegu Trochę Wilczym. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo inicjatorom tego biegu. Państwu były historii, szczególnie Tomkowi Kozulcu. Dziękuję Wam, drodzy kochani uczniowie. Dziękuję tym najmłodszym z piątych klas, tym najstarszym. Podobno rocznie 65 pobiegnie z nami. I moi drodzy, cieszę się, że włączacie się w takie akcje, które są promowaniem nowoczesnych pobiegów atletyzmu. Mam nadzieję, że dzień 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych zostanie na zawsze w Waszych sercach. Dziękuję sponsorom, panu staroście, panu burmistrzowi, nadleśnictwu Brzozy, które na Was już tam czeka. Moi drodzy, biegnijcie dzielnie, walczcie o każdy metr. Powodzenia życzę. No i cóż, bieg tropem wilczym, szkoła biegnie tropem wilczym uważam za otwarty. Do zobaczenia na mecie. Powodzenia! Zawsze tak jest. Czy ogarniemy? 15 minut. Mam. O proszę bardzo, jaki piękny finisz! Nawet z bluzą na ręku można! Do samego końca! Brawo za hart ducha! Tutaj już mamy kolejny. Brawo! Brawo! Mamy. Zapraszam pana tutaj do mnie, trzeciego mężczyznę podwimowego. Tak, tak, tak. Brawo, i tutaj masz dziewczynę. Brawo! Brawo! Mogę wejść tam przed tym? Brawo! Który? Drugi rower? Dawaj! Wszystko dla Ludy, dawaj! Proszę, piękny finał!
Dawaj, dawaj, Karolek, pani dumna, super! Brawo! Czwarta B! Andoś, dawaj! Dajesz! Dawaj, Andoś, dawaj! Dawaj, dawaj, brawo! Piękny finał! Brawo, następny licealista, gratuluję! Chłopa! Dychaj, dychaj! Piękny finisz! Jaki fajny biegacz mały! Jak ona ma na imię? Jadzia! Jadzia, gratulujemy! Jaki piękny finisz! Brawo! Dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? Okej, okay, gratulujemy serdecznie. I mamy następnego zawodnika, który pięknie finiszował na mecie. Brawo, brawo, brawo! Dawaj, Sylwek, dawaj! Brawo do końca! Do końca walczymy, przebiegnij metę trzema krokami, brawo! Do końca walczymy! Brawo, pokonaliście samych siebie, a to jest najważniejsze. Dawaj, Mati! Brawo, panowie! Do końca walczymy, do końca! Brawo, dzieciaki! Do końca walczysz! Odpoczywać, napić, nawodnić organizm, brawo! Brawo, Antek i z plecakiem w dodatku. Finiszujemy, do końca walczysz, do końca pięknie, brawo! Jeszcze trochę do końca! Świetnie, gratuluję! I mamy kolejnego dorosłego uczestnika. Do końca, brawo! Igorku, liceum dumne, brawo, pan Igor Bryś! Brawo, do końca! Walczymy, walczymy! Pan Tomasz Dobrowolski, zapraszamy, brawo, meta przed panem, do końca walczymy! Tomku, liceum dumne! Dajesz, dajesz, do końca ciśniesz! Thank you.
Elżbiety. Brawo! Za postawę fair play i wspieranie się. Walczymy do
wygracza. Pięknie! Walczymy, panowie, do końca ciśni! Mamy to! Walcz, walcz, walcz do końca! Drugi krok i na finisz! Brawo! Do końca, dziewczyny! Jeden górą, dajecie, dajecie! Super! O, proszę bardzo, kto tam zmierza do mety? Jaka rywalizacja w czwartej nie! Brawo! Do końca! Ciśniemy! Gosia, dajesz! Do końca! Dobra, wspieramy się, ale ciśniemy! Do końca, dziewczyny! I rywalizacja, i rywalizacja! Razem pięknie, gratulujemy! Koleżanki! No i byli taką przerwę, szanowni państwo, tutaj mam, ale już z zakrętu wyłania się kolejny uczestnik biegu. Dopingujemy, żeby do końca wytrwał. Mocniej! Ostatnia prosta, ostatni finisz. Dziewczyny, mocno! Rywalizujemy do końca. Brawo! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Do końca, panowie! Trzymamy postawę sportową. No gdzie tu panie? No biegniemy. Jaka piękna grupa tu finiszuje. Liceum na przodzie, z tyłu szkoły podstawowe, brawo! I do końca! Walczyć, dziewczyny, nie poddawać się! Do końca, brawo! Tu jakaś para, nam się trupem wyłania. Raczej rekreacyjnie niż rywalizująco. Do końca, wyciśnij z siebie! Telefon do spodni, będzie szybciej! Do końca dajemy z siebie wszystko! Dawaj, Laura! Brawo! O, proszę bardzo, tu się na lekki wód zawodników. Wyposażony w bluzy do mety zbliża. Obrazek ładny. Media kolejny raz finiszują. Pierwszy fotoreporter przekroczył metę, szanowni państwo. Uwaga! Mamy następnych uczestników. Ali! 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 Dawaj! Lecisz! Ostatnia prosta! Boże! Biegniemy, czekamy na kolejnych uczestników, którzy pokonają trasę, pokonają siebie, dotrą do mety. Wspieramy, wspieramy, szanowni państwo! Biegniemy, dziewczyny! Do końca walczymy! Do końca! No bo dostawcy! Pania, dajesz! Ali, dawaj! Boże, dawać, dawać! Bo idzie, a nie biegnie. Tutaj coś się nam chyba na mecie delikatnie opadło z sił, ale pan Tomasz Czuwa doprowadzi uczestnika do mety, żeby był usatysfakcjonowany, że ukończył bieg. Oklaski dla niego, szanowni państwo, wspieramy, że walczy do samego końca. Sportowa postawa, brawo dla tego młodego człowieka. Walczycie, dziewczyny, dajecie. Pierwsza przeda, finisz. Brawo, panu pierwszej C ocalony. Dajesz, dajesz. Brawo! Gdzie one są, jak zypać? Mi się pali. Brawo, dziewczyny! Super! Dajemy, dajemy do końca! Jaka piękna rywalizacja! Super! Ile to siły na tym już dostawali. Brawo, dziewczyny! Panowie, do końca, brawo! We'll be right back.
wróciła. Nie! Dawaj! Udało się! Dziewczyny, uda się! Wróciła, mocno, do końca rywalizujemy! Zaremko, jasno, Marlena! Marlena, dawaj! Dać się radę! Usłyszmy! Jak koleżanki, to Marlena, bez płynu! Dawaj! Dawaj! Spokojnie! Tutaj troszkę zwycięzcy tegorocznego biegu. No, dobra.
ludzie. A nie będzie drugiego wtedy? Będzie, tak. Wiktoria Morajska i Wiktoria Morajko. A pierwszy będzie? Wszystko będzie. Brawo dziewczyny. Zapraszamy również. Wiktoria Morajko jest. Czy jest? Gdzie się podziała nam Wiktoria Morajko? Nie, nadchodzi. Tam do panu starosty. Wiktoria musiała się wyszykować do wręczenia medalu. I tegoroczna zwyciężczyni Marcelina Szałajko. Nagrodę wręcza pan starosta i pan wiceburmistrz. Pierwsze miejsce. Teraz minuta dla fotoreporterów. Dziewczyny, medale, dyplomy w górę. Panów zapraszamy do zdjęcia wspólnego z dziewczynami. Nieskromnie rzekną nieskromnie podkreślam, że wszystkie to są uczennice liceum pierwszego. Ja jestem dumna. Brawo dla wszystkich. Brawo. A teraz zapraszamy chłopców w kategorii ponad szkoły podstawowe. Michał Łuczycki, trzecie miejsce. Jest Michał Łuczycki. No to właśnie, tak. Drugie miejsce, zapraszamy do nas. Jakuba Buczka. Brawo. Jakuba Buczek. I po raz drugi zwycięzca tegorocznego biegu w kategorii szkoły ponadpodstawowe chłopcy, Kacper Olejarski. Brawo. Pierwsza ta nagroda.
Raczej, panie Tomaszu, jest to wielkie docenienie. Podziwiamy hart, kondycję. Brawa za pana Tomasza. Gratulujemy, panie Tomaszu. Zwycięszczynie tegorocznym biegu Wilczym Tropem w kategorii Open Kobiety. Drugie miejsce pani Magdalena Kaczkowska. Daleko pani może się nie wybrała. Brawo. Oraz pierwsze miejsce pani Justyna Majewska-Szałajko. Brawo. I dyplom, nagroda i medal dla pani Justyny. Gratulujemy. Powietrze nie ostatni. Panie sobie zrobią teraz piękne zdjęcie. Ale proszę między panami, niech sobie panie staną. Jeszcze ostatnie, sekundka. Okej. I teraz ostatnie wręczenie nagród. Kategoria Open Mężczyźni. Pokonania samego siebie, hartu ducha, odwagi, determinacji.